jakie książki przyniosłeś, ile tych książek było, no i dlaczego w ogóle postanowiłeś wziąć je tutaj? Książek przyniosłem 42 sztuki, a tak to takie bardziej na podstawie takich bajek. Było ich 53 i to były głównie takie dziecięce książki. To było 9 książek. Miałam takie bajeczki, dwie takie. Czytam sama wierszyki. I dlaczego te książki przyniosłeś i dlaczego akurat te konkretne? Czy była to literatura, którą już przeczytałeś? Tak. I po prostu chciałam się podzielić książkami też z innymi. Sobie wszystkie przeczytałam. Bo już tych książek nie potrzebowałam i chciałam je komuś dać, aby ktoś też mógł z nich skorzystać. A dlaczego warto czytać książki? Gdybyś miał polecić rówieśnikom, co mogą zyskać na tym, że będą czytać książki? Można rozwijać kreatywność na przykład. Bo trzeba się uczyć czytać. A ja się już nauczyłam, bo mama mnie nauczyła. Przez to można się nauczyć łatwo ortografii, bo się zapamiętuje słowa. I niektóre książki są bardzo ciekawe. Organizując ten konkurs, liczyliśmy na to, że odzew będzie duży, że dzieci jednak czytają i młodzież, i te półeczki się zapełnią. I bardzo mnie to cieszy, że dzisiaj mogliśmy zobaczyć, że faktycznie rzeczywistość przerosła nasze oczekiwania, że dzieci nadal czytają książki i chcą się nimi dzielić z innymi. Założeniem było, co do zasady, zapobieganie powstawaniu odpadów. Chcieliśmy, żeby te cenne książki, które tutaj widać, nie trafiły na po prostu do przetworzenia, tylko jeszcze mogły służyć innym dzieciom. Stąd też taka nasza inicjatywa, żeby książki były dalej w obiegu. Dlatego też zostały zakupione przez naszego partnera Zakład Komunalny półki. Natomiast my zorganizowaliśmy cały przebieg konkursu. Zapoznając się z regulaminem, czytaj z muchą od paducha, nie miałam żadnej wątpliwości, że szkoła przystąpi do tego projektu. Uważam, że jest to super inicjatywa Urzędu Miasta, Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi, dlatego że jest to nie tylko działanie edukacyjne, proedukacyjne, ale również proekologiczne. Dzieci ponadto, sięgając po książkę, wymieniając się tą książką, nawiązują jeszcze więzi takie właśnie emocjonalne, koleżeńskie, mogą wymienić zdania na temat przeczytanej książki, mogą opowiadać o historii, którą poznały, ale widzę, że tu jest dużo pozycji takich popularno-naukowych, które również przydadzą się do nauki, do zwiększenia wiadomości na określony temat. No ja osobiście również swoją cegiełkę chcę tutaj dołożyć, encyklopedię Larousse. Myślę, że będzie to ciekawa pozycja dla uczniów, również klasy ósmej.